No, koniec śpiewania. Czas się brać do roboty. Moi drodzy. Tak, czas się zabrać za kolejny poziom na naszej fantastycznej drodze. To jest chyba dużo sekretów. A nie, trzy są. Dobra, ale nie pamiętam... Nie pamiętam ich. Chyba jeden zdobywało się w jakiś taki kosmiczny, pokręcony sposób i nie wiem, czy jest sens, żeby to w ogóle robić. Jeden był chyba w jakiejś podłodze na czas. Nie wiem. Zobaczymy. Wyciągniemy... Dobra, na razie pistolety. Na razie pistolety. Chociaż... Nie. Bo tutaj chyba gościu wzywał, znaczy włączał alarm i to był problem. No, Hubert, pogramy do pierwszej śmierci. Bo założę się, że tak wam nastąpi. Właśnie, bo ten koleś włącza alarm. A chodzi nam o to, żeby nie włączył alarmu, ponieważ dostaniemy za to broń. Z tego co pamiętam. Bo on wtedy jakby wyłącza, o tu dostęp do tego pomieszczenia. Nie ma żadnych laserów, nie wiem. A tutaj jest MP5. Więc sobie weźmiemy. Nie nastąpi, trzeba myśleć pozytywnie. To umówmy się tak, że wy będziecie myśleć za mnie pozytywnie. A ja się po prostu przygotuję na śmierć. Dobra. Tu sobie otwieramy kratkę. Czy tu było coś jeszcze? Chyba nie. Tu jest jeszcze chyba jeden gościu. Chyba. Ale tu nie wiem. Taki, co włącza lasery. Ale nie wiem, czy używać na niego... O nie, tam są lasery. Nie wiem, czy używać na niego, bo chciałabym w miarę możliwości... Nie, w tamtą stronę. Nie, kucaj. O mój Boże. Torgus, ja wiem, co ta dźwignia robiła. Ona włączała lasery. I można było się strollować, że tak powiem, i potem wpaść w te lasery i umrzeć, więc nie dziękuję. Tak, potencjalna śmierć. Zawsze. To chyba był ten koleś. Aha, super. Prawie umarłam. Były jakieś laser? Chyba nie. Dobra. Co ta dźwignia robiła? Aha. Tu jest więzień! Okej. Okay. Interesting. Dobra, no ten gościu włączył lasery, ale to trudno. Jakby na tym mi mniej zależało. Idziemy sobie tędy. Cześć, Suicided? Oh my gosh, nie wiem jak to przeczytać, przepraszam. Najmocniej, ale witaj. Torgus testuje tylko wiedzę. Myślałam, że się nabierzesz. Nie. Ja to dokładnie pamiętam, bo się strollowałam tak kilkanaście razy, więc... Wiem, co mnie czeka. Ja się boję tych laserów. To jest najgorsze w sumie.
Tu lasery włączają działko, więc tam też nie należy chodzić. I tam jest jakiś kolejny gościu. Chyba... tak, on chyba zamyka nam sekret. Jak mi się wydaje. O nie, tam była rakietka. O, no trudno. Najwyżej jeśli umrę, to będę pamiętać, żeby tego gościa wykończyć wcześniej. Nie chcę zużywać za dużo Desert Eagle'a, bo on mi się przyda w Temple of Puna. Później będą się więźniowie bić z ochroniarzy. Tu gdzieś był jakiś sekret. No tak, lisowatym, dokładnie w tym miejscu. Niestety. No ale to trudno. No właśnie, to jest najgorsze, Hubert, nie? Lara, celuj, żeż w odpowiedniego psa. Matko, mi tak pożarli. Tyle życia stracić. No to mi się chyba żadnego sekretu nie uda zdobyć, tyle wam powiem. Bo one są tutaj... Znaczy ten pierwszy był jeszcze w miarę prosty, ale te dalsze są trochę bardziej skomplikowane. Tu chyba coś było. Ponieważ wydaje mi się, że Desert Eagle jest taką najlepszą bronią na bossa tam. Na Puna. Nigdy nie lubiłam tam używać tego MP5 czy coś. No niestety musimy pieski zabijać, bo by nas zezarły. Tutaj. Czy ten koleś coś miał? No nie. W ogóle jak grałem w TR, to się strasznie denerwowałam i martwiłam, by oszczędzać, a potem nie mogłem tego zużyć, choć się nawet starałem. No, to prawda. No właśnie, też tak myślałam, Torgus. Tylko nigdy nie wiem, jak ten sekret zebrać. Znaczy nigdy, no czasami... Aha, super. Gdzie zna mnie spało? I chyba w tym sekrecie był tylko kryształ. On jest tutaj albo... Tutaj, tutaj. Tylko nigdy nie wiem. Znaczy raz pamiętam, że wiedziałam, jak go zdobyć, ale potem już nie. Więc nie wiem. To jest. A, bo tu jest dalsze przejście. A tam był ten sekret, no, ale nie wiem. Ale tam jest chyba tylko kryształ. Jak mi się zdaje. Zawsze podziwiałem inteligencję psów i kotów w TR. Dalej chyba jest jakiś śnieżny tygrys. Pamiętam, że potrafi się czaić, przyglądać, a nie od razu atakować i cofać się, lecz idąc do tyłu bez obracania się, tak jak w realu się zachowują. No to prawda, że czasami te zwierzęta są tutaj dosyć mocno inteligentne. Czy tu coś było? Tak było.
No widzisz, Karo. Można się zawsze czegoś nowego dowiedzieć. Dobra, tam kolejny strażnik jakiś jest. Jak stoimy z życiem? No, trochę kiepsko. Wezmę tą apteczkę. Ha! O, nawet mi oddałeś apteczkę, dziękuję. Jesteś bardzo miły. Tak, musiałabyś bardzo szybko zabić strażników, jak spadłaś, zanim oni nacisną przycisk. A, klapa na dół i wskoczyć na dół do sekretu. No tak, no tak. A czekajcie, bo tam są działka? Nie wiem. Nie, tam są jakieś drzwi. Tu się chyba. To jest jakaś apteczka. Tu gdzieś były działka, z tego co pamiętam. O, w tamtą stronę. I w tamtą stronę też. I przejdziemy przez lasery i będzie dupa, więc nie wchodzimy tam. Idziemy tędy. Ani następny challenge to pewnie bez używania apteczek. No. Możemy to spróbować w sumie. Ale jeszcze nie wiem, czy Tomb Raider 3, czy może jakiś inny sobie weźmiemy Tomb Raider. O, tu jest shotgun. Jej, mamy shotgun. Odzyskaliśmy shotgun. Dobra, ominęliśmy w ten sposób chyba te działka. O. I co ciekawe, Lara celuje w tę działkę i można je zestrzelić nawet. Tylko, że moim zdaniem jest to nieopłacalne, bo one zażrą nam strasznie dużo życia. A... O, tam jest kolejny. Nie pamiętam, co te przyciski robiły. Aha, one coś tu nam otwierają. Co ty też chcesz? Aha, że w sensie, challenge w sensie. Ne, zero failing. Jestem bardzo ciekawa. Ja bym bardzo chętnie tylko u ciebie widziała Tomb Raider 2 na przykład bez apteczek. Dobrze, że sprawdziłam, bo wszystkie moje koszule są za... Aha, okej. Okay. Ter 2 trudniejszy, chyba ter 5 albo ter 1. No, właśnie, się zastanawiam. Angel of Darkness, o Jezu! No, to chyba jeszcze laserów różnych nie było. Jeszcze był przycisk. I chyba jeszcze jeden potrzebujemy. Ale tam już jest działko. To może tylko jeden. Może spróbujemy ich granatnikiem rozwalić. Aczkolwiek, jak to wyjdzie, pewnie beznadziejnie, no ale. Okej, okay, jakoś wyszło, ale straciłam na to 5 granatów. I trochę życia w sumie też. Ale przynajmniej zostawił apteczkę. Może zrobię challenge Trout bez apteczek. Trout jest za łatwy. Bez apteczek.
Nie wiem, co robi to. Chyba otwiera nam kratkę. Boże, aż mnie zamuliło. Może być nawet let's play, ale wtedy będziesz cheatował i będzie, że przeszedłeś za pierwszym razem każdy poziom. Dlatego lepiej na live'ie. No tam było dwóch ich, więc każdy zeżar chyba po dwa, jeden zeżarł trzy granaty. No, dobra, idź. O, tu pamiętam, że niestety nie dało się ominąć tych laserów i trzeba będzie w nie wleźć. Czy tu nie było jakiejś apteczki? Tak. Lecimy. Ci z pałami przynajmniej są o tyle dobrzy. Ja może jednak wezmę tą apteczkę. Są o tyle dobrzy, że nie strzelają tak z daleka, tylko muszą podejść, żeby zaatakować Larę. I teraz ten głupi dźwięk będzie nas prześladował. To jest najgorsze. Dobra, może pójdziemy najpierw tu. O, tu pamiętam, tu był sekret chyba. Tylko tu też trzeba uważać. Bo tu też są lasery. Oj, tam to od razu umrzecie. Nikt nie umrze. Gdzie są te lasery? Bo ich nie widzę. O oh my goodness, czekajcie. O, dobra, widzę. Mogłam z góry jednak skoczyć. Oj. Dobra, teraz tędy. A nie, to w sumie... O, no, tu jest sekret. To w sumie i tak nie możemy tu nic zrobić, bo nie mamy... bo nie mamy... czegoś istotnego. Coś jest? No, jesteśmy pod rakietą? No, musimy wyjść tą samą drogą. To nie skacz na pał. Dmuchnij mąką albo kurz, wzbij w powietrze, podświetli laser. No, a gdyby się tak dało w tym graderze, byłoby awesome. Niewiele w sumie możemy na razie zrobić. Potrzebujemy płyty CD. Normalnie jak ze starych dobrych czasów potrzebujemy CD. Tak, Torgus? Aha, to nie wiedziałam nawet. Znaczy, no nie pamiętałam, o może tak bardziej. Haha, nie umiesz we mnie strzelać. Haha, zabiję cię pierwsza. Haha, to skubaniec, no. Wow, prawie umarłam. Nie, najgorzej będzie, jak umrę przez tą rakietę. W sumie.
to i tak, że nie dyskietki. No właśnie, to by było dopiero, jakby trzeba było dyskietki. Znaczy, wspinało się do góry, ale chyba jeszcze nie teraz, bo tu trzeba otworzyć kratę jeszcze najpierw, a tutaj nie ma przejścia do góry, więc no, najpierw musimy załatwić sprawę z CD, bo to CD to chyba będzie tam, w sensie tam, gdzie chciałam iść najpierw, tak mi się wydaje. Terfaj nie jest błądzić, bo zawsze można trafić na miejsce, które miało być sekretem. Jak twórcy mówili, rozmyśliliśmy się, a pomieszczenie w grze zostało. No tak, to fajne, ale w sumie fajne, że Tomb Raider nawet jeśli go przechodzi ileś tam razy, to i tak potrafi zaskoczyć w którymś momencie. Jeszcze zwłaszcza jak się nie zbierało kiedyś sekretów czy coś. Nie, dobra, zejdziemy tak samo jak zeszliśmy ostatnim razem, żeby nie było faila. Chyba. Dobra. To psa. Teraz to CD chyba tu. Dobra. I teraz możemy się dostać do góry. Oj, oj. O. Tutaj. Tylko tu trzeba ostrożnie, bo tu już jakiś koleś chyba łazi. I są lasery, z tego co pamiętam. Chyba. A już na pewno są dziury. Dobra, laserów nie ma. Ale tu łatwo spaść i skręcić sobie kark. Dobra. Okej. Teraz dopiero nadrobiłam. Nie pamiętałam tego. W sensie kolejności. No. Cześć, Nacia. No, z kolejnością tutaj ogólnie jest strasznie zagmatwanie i też często nie pamiętam, co należy robić. Teraz dostaliśmy Hunger Access Key, okej. Okay. Z powrotem na górę teraz. Jest bredny moment, łatwo spaść i się zabić. No, to prawda, lisowaty. Dokładnie. O co chodzi w tej grze? Zbieramy klucze, wtykamy je w odpowiednie dziurki, odkrywamy nowe artefakty. I tego typu sprawy. I strzelamy do przeciwników. Dobra, i teraz możemy zejść na dół. O, znowu się nie chwyciło. I teraz idziemy tędy. Teraz tu trzeba ostrożnie, bo znowu dziura i znowu można wpaść. On jest chyba tu, ale nie jestem pewna. Wiele razy wpadałem w szał, no. Nie tylko ty. Dobra. Ten pan nic nie zostawił. O, i teraz ostrożnie, bo tu jest prąd. Więc prąd może nas zabić. Hmm.
Nie, w sumie tu na razie nie ma sensu. Musimy iść tędy. Przejść od punktu A do B, rozwiązać zagadki. A Jezu, nie mogę trafić na drabinkę. W odpowiedniej dziurki. Nacia, zwróciłaś uwagę na odpowiednią rzecz. Serio, czuję, że uda ci się dziś przejść dwa poziomy bez śmierci. No ja też tak czuję. Czuję w sobie taką moc, nie? Ale założę się, że jak właśnie teraz poczułam się pewnie, to zaraz umrę. To zaraz właśnie nadejdzie ten czas śmierci, nie? Bo ja mogę znać poziom super, ale umrę pewnie przez jakąś głupotę. No ale teraz zrobił się nam klocek tutaj. Kucnąć. Tu będzie głupie, jak wpadniemy na ten prąd cały. No, lawinka pewnie tak. Jezusie! Już myślałam, że wpadłam na prąd. O matko. Co za stres. No, Nacia, bo ona jest z 98 roku bodajże, chyba. Także to jest taka kanciasta, bardzo klockowa Lara. A, czekajcie, to nie tu się jeszcze zapada, to się tam zapada. Dobra, przeczekamy jeszcze chwilę. Cześć, wierzba! No, skok normalnie wiary. Jezu! Ledwo, nie? Prawie bym spadła na ten prąd. Tu nic nie ma. O, ale tu też można się zrypać na dół. To w sumie nie jest aż tak wysoko, więc chyba nie zginę, jak spadnę. W ogóle shotgun sobie weźmiemy może. Tu też jest... więc... No, gdzie uciekasz? No, gdzie spitalasz? No, co za koleś? Wracaj tu. Zostawiłeś coś chociaż? Nie, oczywiście, że nie. Dobra, musimy tam wrócić, bo tam jeszcze coś było. Chyba katastrofa jest już blisko. Oj tam, oj tam. O, wiedziałam, że coś tu było. Strzela do niego jakaś wariatka, to ucieka. Przy tym zastanawiałam się zawsze, co on zrobi, jak się go nie złapie. No właśnie, ciekawe, czy on włącza jakiś alarm? Nie wiem, w sumie. W ogóle jak tam z życiem? A, spoko. Jeszcze jest spoko. O, tutaj mamy dostęp do UFO. I tu są lasery. Czy tu nie było też jakichś przycisków? O, nie. Dobra, czekajcie, bo tu trzeba wymierzyć te skoki, bo ja nie chcę umierać od... od działek. Okej. A czy tu są lasery? Nie wiem. Tu chyba nie. Jest hangar jeszcze zamknięty. W sumie nie było żadnego przycisku. Zawsze mi się... Nie wiem, już mi się myli chyba z tym poprzednim poziomem.
Nie, tu nie ma żadnego lasera. Witaj Hubert z powrotem. Nie, chyba nie było nic zabawnego. Niestety. Podobno morze strażników się na nas wysypuje, ale nie widziałem tego. Aha. Dobra, nie strzelaj w działka. Dobra, teraz tu jest czasówka. Ale to spoko. W to działko jak nie strzelimy, to chyba nie powinno do nas strzelać. O której wstajesz tak mniej więcej z ciekawości? Bo ja o 5:50 do szkoły. Ojej. Nie, ja zazwyczaj śpię do 10. Tak, ja jestem, że tak powiem, nocnym Markiem, już nie muszę chodzić do szkoły. Chyba jeszcze jeden powinien się wysypać, ten strażnik. A, nie. Dara. Nie, nie zginęłam ani razu jeszcze dzisiaj. Chyba za łatwy challenge sobie wymyśliłam. Naprawdę. Tak zaczynam myśleć teraz, nie? Chociaż obawiam się, że w Londynie to będę ginąć. To tak mówię za każdym razem, nie? A potem... No, widziałam, że się nam wysypie. Jeszcze... O, skończyły mi się poszukane. No co mnie posuwasz od tyłu? Bezczelniku jeden. Dobra, teraz możemy w spokoju zrobić czasówkę. Cześć, Patryk. Chciałbym zrobić challenge no kills w którymś terrorze, ale trochę się obawiam, bo to trudny challenge. Nawet w Tier 1 jest trudny. No, to prawda, bo w Tier 1... Chyba na Atlantydzie jest dosyć skomplikowane to zrobić. Nie wiem jak w sumie w innych. Wow. Zakręt. O nie. Coś chyba źle zrobiłam. Bo się drzwi zamknęły. Chyba tą czasówkę, znaczy chyba to z tej strony trzeba zacząć. Za łatwy challenge, a nie mamy przypomnieć drugi poziom. No, drugi, ale drugi poziom w sumie był jedynym takim poziomem, w którym tak bardzo mi nie szło. Przynajmniej do tej pory. Potem już było coraz lepiej w sumie. W Nevadzie tylko zginęłam raz. Może bardziej lepszy by był przejść cały obszar bez zapisów. No, może. Ale to nie wiem, czy trochę nie za trudne, nie wiem. Albo w ogóle całą grę bez zapisów, nie? Lara, nie zatrzymuj się. Nie! O mój Boże. Dobra, straciłam trochę życia, ale przynajmniej się udało. Czy coś tu było interesującego oprócz miliarda dźwigni? Był jakiś koleś. Albo i nie. A, jednak był. Weźmiemy apteczkę na wszelki wypadek.
Nigdy nie wiem, które dźwignie należy pociągnąć, więc pociągnę wszystkie. Całą grę bez zapisów to chyba nawet ja bym się na to nie pisał. Zwłaszcza myśląc o Tinnosie. No, Tinnos to jest jeden z poziomów, który no, jest najbardziej przerażający w sumie z tego wszystkiego. Ale myślę, że taki Tomb Raider 1 na przykład można by spróbować bez zapisów całą grę. Albo Tomb Raider 5, bo one są najprostsze, nie? Można kiedyś się live taki długi, dopóki nie przejdzie się Terrię bez zapisów. No. Ale to bym musiała cały dzień chyba streamować. Dobra, czy coś mi tu jeszcze wyskoczy? Nie, chyba nie. Dobra, teraz idziemy do hangaru z UFO. Całą grę bez zapisów i zginąć na przykład przy powrocie od ostatniego bossa. Nerwice można sobie pokłębić. No, to prawda. Jeśli chodzi o challenge, to w moim mniemaniu najtrudniejszy byłby TR2 z racji przeciwników. No, to prawda. W sumie nie widziałam zbyt dużo challenge TR4, więc to byłoby ciekawe. No. Czekajcie, bo mi telefon pada. Muszę go podłączyć. No, TR4 w sumie nie ma zbyt dużo challenge, ale... nie wiem, co by tam wymyślić, bo nawet jakby się chciało wymyślić challenge bez zapisów, znaczy na przykład z takim zapisem jeden na poziom, tak jak teraz robię, no to byłby problem trochę z racji tego wracania się i przechodzenia pomiędzy poziomami. Chyba, że całą grę bez zapisów wtedy. No tak, Karo, ale i tak Tomb Raider 1 jest w sumie najprostszym Tomb Raiderem. Znaczy, jednym w sumie jest najprostszy. Razem z TR5. Czy tu było coś, co mnie chciało zabić i zjeść? Tu będzie trochę hardcore, bo musimy trafić na UFO. I nie możemy spaść. Tutaj też coś jeszcze jest. Tu jest ogólnie sekret gdzieś. Bo tu są orki takie pływające. Tutaj jest UFO zamknięte. Haha, spoiler. Dobra, idziemy tędy. Już chyba ta pora, kiedy na Twitchu u Ani zaczynają się podejrzane rozmowy na czacie. O Jezu. No, nie zaliczyłam jeszcze zgona. No, te orki są tutaj super. Strasznie mi się podobają. Czekajcie, bo nie wiem, czy już mam odskakiwać? Nie, chyba jeszcze. Okej. Okay. O, i to jest nawet amunicja do shotguna. Tu był gdzieś sekret chyba też. Albo jakaś znajdźka w każdym razie. Nie wiem, czy na to mogę wejść. Mogę. Czy ja stąd trafię tam? Powinnam chyba trafić, nie? Tam był jakiś sekret, z tamtej strony. O, uff, dobra, trafiłam. Tu był. Ale on się jakoś otwiera, ale nie wiem jak, nie pamiętam. No w każdym razie darujemy sobie sekrety raczej w tym poziomie. Orki z Majorki. Aniu, tak spoilerować jak mogłaś, no jestem okropna. Dobra, dostaliśmy kartę, teraz ta karta. Gdzie ona była? Chyba nie tutaj, bo tutaj CV jest potrzebne. Więc chyba musimy się cofnąć aż tam dużo, dużo wcześniej, bo ona jest chyba do... Tak, Launch Code Pass, do uruchomienia rakiety. Więc sporo wracania się tutaj jest. Teraz
O, nie. No to mamy pozamiatane. Ale przynajmniej nas nie zabiło. Tak całkiem. Kojarzę tylko, że masa roboty była, żeby te drzwi do sekretu otworzyć. Trzeba się było gdzieś wracać. No właśnie, też coś kojarzę, ale tak piąte przez dziesiąte i... Dawno tego nie robiłam, więc nawet nie będę próbować. Jakie plany na jutro? Jutro jadę z moim kotkiem do weterynarza rano. Z Zuzią, bo coś jej się, nie wiem, dzieje chyba w buzi i cały czas tak, nie wiem, nawet jak nie żuje żadnego jedzenia, to właśnie cały czas coś porusza żupą. I zastanawiam się, co to jest i czy czasem jej się jakiś ząb nie rusza czy coś, więc plan jest taki, żeby jechać i się dowiedzieć. Miło się patrzy na ten postęp z jednego TR-a do drugiego, a to polepszona grafika, nowe umiejętności Lary, nowe rozwiązania. To jest moim zdaniem piękne, jak ta gra się rozwijała na co każdą część. No, tak, zgadzam się, Hubert. To się fajnie patrzy. Jezu, już myślałam, że ten laser dziadnie. Jest też jedna rzecz, która na przykład sporej części osób się podoba, na przykład w Tomb Raider 3. Nie wiem, czy było we wcześniejszych, nie pamiętam, ale w Tomb Raider 3 wrogowie nie znikają, nie? Jak się ich zabije, przez co można się rozeznać w sytuacji, gdzie się jest, gdzie się było i tak dalej. W sumie też całkiem spoko. No, ale mi to akurat tak średnio podchodziło. Ja lubiłam w sumie, jak znikali. Boże. Wiesz, będę do takiego weterynarza w Janowie. Nie wiem, czy będziesz kojarzyć. Z moim psem już byle do... Było... O Jezu, było tyle różnych problemów zdrowotnych, że cieszę się, że póki co jest wszystko w porządku. A to atak padaczki, a to problemy z prostatą. Ojej. Współczuję. Najgorzej jest w sumie, jak zwierzaki chorują. To będzie ciężkie. Bo tu jak nas podpali, to umrzemy. Bo nie ma tu nigdzie wody, żeby się ugasić. Nie da rady nawet brać tyle apteczek, żeby... Oh my god. Dobra. Muszę wcisnąć ten przycisk. Dobra, ten. Nie! A! Jezu, udało się. A nie nie wcisnęłam sprintu, głupia jest. O mój Boże! Zawał. Jej, zobaczyć nową galerię Libero. O Boże, ja na pewno nie. Na pewno nie pójdę, zwłaszcza w dzień otwarcia, bo tam się będą działy straszne rzeczy. Nie chcę. Kiedyś pewnie pójdę, ale... Ja nie przepadam za galeriami. Aż tak. No, też się wystraszyłam, lisowaty. Myślałam, że umrę. Muszę sobie nalać wody. Uff.
Najgorsze są takie czasówkowe elementy i zwłaszcza takie, gdzie można umrzeć bardzo łatwo. Ale spoko. Dobra, daliśmy radę. I teraz będziemy mogli się chyba dostać do góry. Cześć, you are pro.pl. Ile jeszcze live'ujesz? Nie jestem pewna. Chciałabym przejść ten poziom do końca, jeżeli się uda. Nie pamiętam jeszcze, jak daleko do końca. Bo trochę tego było tutaj. Do przejścia. Czekajcie, gdzie to było? Nie tutaj, tutaj. Na otwarciu galerii to będą takie akcje jak na otwarciu sukcesji w Łodzi. A co to jest sukcesja? Też jakaś galeria? No ja się boję takich otwarć, bo jest zawsze dużo ludzi i nie wiem, przepychają się jakby to była, nie wiem, jakby coś tam za darmo rozdawali. O, tam jest apteczka. Fajnie by było po tą apteczkę skoczyć. No, god damn it. O. Tylko muszę wrócić chyba tą samą drogą. Wow. Jeszcze plus minus 25 minutek, okej. Okay. Pamiętam, jak grałem po raz pierwszy w Ter 2 i tam w pierwszym poziomie była taka seria pułapek i tam był zielony smoczek. No, pamiętam. I na początku miałam ogromny problem, aby go zdobyć. Ja też pamiętam, ile ja się namęczyłam, żeby go zdobyć w ogóle i nie umrzeć tam, w tym miejscu. To jest masakra po prostu. Tutaj chyba będzie kiepsko. Tutaj mogą nas zabić. Dobra, weźmy to. Oh my gosh, mam migające życie. Apteczka. Dobra. No tutaj on może nas łatwo zepchnąć z tego i też możemy umrzeć w bardzo prosty sposób. Galeria na otwarciu tłumy. Ludzie biegali po ruchomych schodach, jadących w dół, bo pierwsze 100 Burger Kingu dostawało burgera za 1 zł. Ja pierniczę. Masakra po prostu. Jakby ludzie nie mieli co jeść. Czy chciałabyś umieć grać na fortepianie? O, kiedyś chciałam umieć grać na fortepianie. W sumie teraz też bym chętnie pograła, ale... tak samo jak chciałam grać na... tak samo jak chciałam mieć grać na gitarze. A! No trochę nas pociechało, ale przynajmniej nie umarliśmy. Chętnie pouczę. O, miło. Ale na fortepianie czy na gitarze? Bo chcieli jak najwięcej ludzi otruć, to rozdawali za prawo darmo. Dla mnie takie zachowanie jest nienormalne. Trzeba umieć się zachować, a w takich tłumach często są wrażliwi normalni. No właśnie to jest najgorsze, że ludzie nie patrzą na to, co robią i jak się zachowują. Tylko po prostu, o, za darmo, bierzemy to wszystko. O, mygy, nie? A tu potem lipa. Gdzie jesteśmy? O, wiem, gdzie jesteśmy.
Ja lubię MP5, bo ma taki beznadziejny strzał, ale w sumie on czasami się przydaje. Tamten gościu na górze coś miał, więc pamiętam. Na fortepianie. O, ale super. Masz fortepian w domu? Ale to ekstra. Może myślałam, że one całe życie zabierają. Chyba w TR5. No, w TR5 tak chyba było. TR3 na szczęście nie. Tylko tu jeszcze jadę. Muszę kontrolować swoje życie. Dobra. Ja lubię chodzić w tłumie sam i obserwować, jak ludzie są głupi. O Boże, Jutka. Ja tam w sumie czasami lubię, jak dla Beki pooglądać sobie takie filmiki typu przecena karpia w Lidlu. O Jezu! Tam to się musiało dziać dopiero. Dobra, teraz idziemy tędy. I tutaj chyba też były lasery. Teraz ostrożnie. Mam keyboard, ale grałam nieraz na fortepianie i pianinie. O, fajnie. Uczyłam się kiedyś grać na pianinie i to był taki słomiany zapał, bo praktycznie nic z tego nie wyciągnąłam. O, co szkoda. Aha, wyszliśmy tu. A, może UFO jest otwarte. Teraz chyba się szło do UFO. Ja wezmę jednak apteczkę. Okej. Dobra. O, nie. Głupie działka. Nie, UFO nie jest otwarte. Czy ja czegoś nie zapomniałam? Ona strzela z MP5, to wygląda, jakby nie celowała w tego, kogo zabija. No, to prawda. Czasami mam wrażenie, że ona w ogóle nie ogarnia. Dobra, nie wiem. Nie wiem, co teraz. Zgubiłam się. Bo niczego stamtąd nie zabrałam. Właśnie coś przełączyć, ale gdzie? Otworzyć drzwi, tam pływały orki w basenie. No właśnie, pamiętam, no, tą płytkę. Mhm. Ale co teraz? Teraz. Co teraz? Bo ja nic nie zabrałam. Wcisnęłam je jakąś dźwignię? Tam? Byśmy się... Nie wiem.
Nie, teraz nie wiem, gdzie jest. Dobra, chyba teraz, okej. Jeden z tych gości, który pokonywałeś na zewnątrz przy ogrodzeniu, nic nie mieli. No właśnie. Nie wiem, w sumie, bo ja tak patrzyłam, ale... Nie. Ten nic nie ma. Tamten miał tylko amunicję, więc jego na pewno nie trzeba było zabijać. Tu była jedna dźwignia, którą pociągnęłam. Płyta! Dobra, już. Tu jest ta płyta. I ona jest właśnie tam do UFO, chyba. Code clearance disk. To chyba to było do UFO. No. Już ogarnięte. No, schylaj się. Mogę podziękować, ale nic więcej ode mnie nie dostaniesz. No, można do Orek się dostać, ale do sekretu nie idziemy, bo nie wiem nawet jak, nie pamiętam. Tak, Torgus zawsze ma wymagania. Tak, i możemy się dostać do UFO. I to jest w sumie tylko UFO. I jedna apteczka chyba. Ja bym chciała widok normalny. Może jakąś flarę. Gdzie tu były flary? O. Tu była apteczka. No możesz właśnie wejść też do Orek. No ale nie wiem, którędy. Chyba, że to przez te UFO. O, tu są orki. Orki z Majorki! Tylko, że tu z orkami jest tylko kryształek, więc nawet nie ma sensu chyba tam wchodzić. Chyba, że o czymś nie wiem, ale wydaje mi się, że więcej tu nie ma. Wchodziło się na górę, tak jak skakałaś na ten statek UFO, tylko że zamiast na statek to dam do otwartych drzwi. Aha! To tam było. O Boże, Travis, nie, nawet nie chcę pytać. Co ty za filmy oglądasz? Orki. Trochę się zatapiają w podłoże, ale są super. Kocham te orki. Orki z Majorki. Jej. Dobra. Tak, i teraz mamy otwarte UFO. Tutaj się wchodziło. I to już jest praktycznie koniec poziomu. Ta
klapa się nie powinna zamknąć? O, właśnie, teraz się zamknęła. A orki są podobno dość agresywnymi zwierzętami. Serio? Ale one chyba nie atakują tak same z siebie, tylko... Matko, nigdy nie lubiłam tego wnętrza UFO, bo ono tak... Ta Klara, jak po nim chodzi, to tak chlupocze, jakby to były jakieś dziwne tkanki mięsno-ufiaste. I w ogóle... Fuj. O nie, 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 stój. Tu mam tylko dwa, tego mi szkoda. Dobra. Co zostawiasz? Nie. Dobra, mamy pełne życie, więc teoretycznie powinniśmy to przetrwać. Teraz będzie koniec poziomu. Ha ha ha. Jestem awesome. Patrzcie, jakie fajne siedzenia. Jak w Mass Effectcie. Zawsze mi się to trochę kojarzyło też z Mass Effectem, ale... ale jednocześnie jest to tak dziwnie. Tak, tkanko, mięsno, cyfrowato. No nie, Hubert, nie, nie kracz. Jej, mamy kolejny artefakt. Jeden sekret z trzech. Patrzcie, ani jednej śmierci dzisiaj! Jestem w szoku. Dobra, i teraz wybieramy. Albo Londyn, albo Pacyfik. Ale ja bym była raczej za Pacyfikiem. Londynu tak bardzo nienawidzę. Właśnie nie robiłam eksplozji, zapomniałam, lisowaty. No, możliwe, Jotka. Ten demoniczny śmiech Ani. Ha. Trzeba podtrzymać ten trend i grać dalej. Pacyfik, piękna lokacja. No. Londyn, Londyn, nie! Chcecie mnie umrzeć. Miej to za sobą. Prosimy w końcu na mień. No tak, bo nie umieram. Przepraszam. Londyn, mówicie. No, z tego co widzę, jest więcej osób za Londynem. Ale już dzisiaj nie przechodzimy Londynu, bo już jest bardzo późno i już mam trochę dosyć. Ja się boję Lootsgate. Tam będzie ciężko. I Old Witch może być trochę ciężko. No, Xenox. Tak jakby, troszeczkę. Dobra, widzę, że jest więcej osób za Londynem, to wezmę Londyn, ale... O my gier, po prostu. O my gier. Ale witam, witam. Dobra, robimy zapis. I jesteśmy w Damesworth. Pierwszy znienawidzony poziom Londynu. Tam i im dalej, tym gorzej. A tu był gdzieś sekret. Tu chyba. Jakoś się tam wskakiwało. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Tutaj też zresztą nie pamiętam aż tak dobrze sekretu. Dobra, powiedzcie mi, jak to było z tym wybuchaniem Lary. Wyjmij broń inną niż pistolety. Dobra, to weźmiemy shotguna na przykład. A nie, z shotgunem się nie dało. To z tym. Dobra. Mały krok do tyłu, mały do przodu, kucnij, wstań. Trzy obroty, skok do przodu lub do tyłu. Dobra, czekajcie. To... Mały krok do tyłu, do przodu, kucnij, wstań, trzy razy, dwa, trzy.
trzy. I nie wiem, czy dobrze to... A, wybuchłam! Jej! Piękne zakończenie poziomu. No, to nie loadujemy, od razu exit robimy. No, dobranoc, Hubert. Jej! To mały włos było jak ze sfałszowanymi wyborami w USA. Większość jest za Londynem, to wybieramy pracownik. O, dziękuję, Wiktor, za cheerki. Dziękuję. Tak, piękne wybuchnięcie na sam koniec. No, ale muszę wam szczerze przyznać, że Nevada poszła mi naprawdę super. Naprawdę ja się nie spodziewałam, że będzie mi aż tak dobrze szło, bo po Temple Ruins byłam trochę załamana. A teraz idzie jakoś w miarę fajnie. Czy wiesz, że w Rosji istnieją miasta zamknięte, do których wstęp ma bardzo niewiele osób i osoby mieszkające w nich mają ograniczone możliwości opuszczania i w zamian za to te miasta są chronione i z nich niska przestępczość. Wow, to nie wiedziałam. Ale ciekawostka, fajnie. Tak, głowa jej odpadła, dokładnie, Lawinka. No, zero śmierci dzisiaj. Przykro mi. Ten Londyn to ani będzie się po nocach śnił, ani pewnie jakieś dziwne wiedźmy z okien spadające inne dreszcze z cegieł, o Boże. Oh my god. Dobra, moi kochani. Kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj. Ja dziękuję wam bardzo za to, że byliście. Nie wiem, ile live'ów będzie ten Londyn. Myślę, że dopiero jakoś w przyszłym tygodniu będzie live z Tomb Raider 3 następny. No, nie było żadnych faili. No, także życzę wam dobrej nocy, słodkich snów i być może zobaczymy się też jutro. Ale to jeszcze nie wiem. Jakby co, będą informacje wszędzie, gdzie tylko mogę. Nie ma sprawy, Xenox. No, to trzymajcie się i pa, pa.